si mówię, że Queen and the Ravel od marki po ramię rozerwą. No, kibicom jest dziecko, pan Ogiera, Queen and the Ravel przedstawiać nie trzeba. Jeden z najlepszych reproduktorów, który też był świetnym sportowcem z młody medal w drużynie francuskiej na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, a potem wygrane Puchary Świata pod Tomasem Wellinem w Stanie. Świetne było zdanie Mateusza Wittgenstein, Simon Grzegorza Kubeka, który niejednokrotnie w tej hali wygrywał najtrudniejszy kontest. Przypomnę, miał się 72 sekundy, ale myślę, że jest to dość precyzyjnie wymierzona